Te wszystkie procesy, które warunkują prawidłowy rozwój czytania, umiejętności czytania, no one mają pewien uniwersalny charakter. To nie tylko dotyczy umiejętności czytania, ale prawdopodobnie nabywania wszystkich innych umiejętności, jakimi musimy dysponować w świecie dorosłych, żeby pełnić właściwie swoją funkcję zawodową czy społeczną. I teraz chciałem przejść do omówienia pewnego modelu, który jest uogólnieniem różnych naszych doświadczeń, zarówno z dziedziny zaburzeń funkcji czytania, jak też różnych kwestii dotyczących tego czynnika ludzkiego w ekstremalnych warunkach. To znaczy tego, co łączy te dwa zupełnie odrębne, wydawać by się mogło, zagadnienia. Tym, co łączy, jest właściwie ten sam mózg. Tylko że w jednym przypadku znajduje się on na, powiedzmy, pewnym dynamicznym, najbardziej aktywnie zmieniającym się etapie rozwoju, gdy tymczasem w odniesieniu do nabywania umiejętności lotniczych mamy do czynienia już z pewnym ustabilizowanym stanem czynnościowym. I właśnie siła tutaj tego obserwacji rozwoju funkcji czytania u dzieci polega na tym, że możemy lepiej zaobserwować, jak taki proces kształtuje się. To znaczy nie stajemy wobec dużej niewiadomej już ustabilizowanego procesu, tylko mamy możliwość zapoznania się z tym procesem tworzenia się pewnej umiejętności. I to jest właśnie ten powód numer jeden, który daje nam możliwość tutaj tego pełniejszego działania na obu tych biegunach. Nie będzie dla Państwa chyba zbyt dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że mamy dwa mózgi. Jeden, który zajmuje się myśleniem, i drugi, który odpowiada za sterowanie tymi wszystkimi powtarzalnymi czynnościami, jakie właśnie z jakich składa się nasze życie. Dlatego, że wychodząc z łóżka nie zastanawiamy się, jak należy wykonywać czynności tej higieny osobistej. To są wszystko pewne nauczone czy wyuczone wcześniej umiejętności. Nie musimy myśleć o naszym planie dnia, jeżeli jest on pewną rutyną. Jeżeli idziemy do roboty, jedziemy tym samym autobusem, siadamy przy tej samej linii produkcyjnej i wykonujemy pewne stereotypowe czynności. Jeżeli jednak w tym procesie nastąpi pewna nieoczekiwana zmiana, na przykład okaże się, że autobus, którym normalnie dojeżdżaliśmy do pracy, na skutek remontu drogi nie pojedzie. I musimy szybko znaleźć jakiś alternatywny sposób dotarcia do miejsca pracy. Wtedy uruchamiamy zasoby tego naszego drugiego, logicznego mózgu dla zoptymalizowania rozwiązania, znalezienia rozwiązania tej sytuacji, która była nieoczekiwana, której trudno nawet było przewidzieć, jeżeli im bardziej ta rutyna jest utrwalona, tym trudniej jest nam reagować na pewne nowe sytuacje. Skoro mamy te dwa mózgi, to powinniśmy spróbować scharakteryzować je. Możemy powiedzieć, że istnieje mózg logiczny, który jest mistrzem, i mózg alogiczny, który w stosunku do niego jest niewolnikiem. Co to znaczy mózg alogiczny? Mózg alogiczny nie jest nielogiczny. To nie jest gra słów. Dlatego, że jeżeli mózg alogiczny byłby mózgiem nielogicznym, no to trudno oczekiwać, żeby te wszystkie rutynowe czynności, które wykonujemy,
żeby one miały sens, żeby składały się no jednak mimo wszystko na rozwiązywanie pewnych konkretnych problemów. I różnica tutaj polega na tym, że za to, że te czynności, które są w kompetencji mózgu alogicznego, mimo wszystko mają tą postać działania celowego, logicznego, jest to wynikiem czy zasługą jedynie mózgu logicznego, który kierował, weryfikował nasze działanie na etapie pozyskiwania danej umiejętności, czyli tworzenia pewnej rutyny postępowania. I tutaj taką narzucającą się analogią jest komputer z jego oprogramowaniem. Komputer i oprogramowanie jest alogiczne. Nie jest nielogiczne, bo wtedy nikt by tego nie używał. Natomiast oczywistym jest, że jeżeli na przykład mamy zainstalowany edytor tekstu, to to, jaki tekst stworzymy, czy napiszemy, wykorzystując ten program i tą maszynę, zależy od użytkownika, od tego, który pisze tekst, wykorzystując określone narzędzie. On decyduje o tym, czy ten tekst jest logiczny, czy też nie. Jednak komputer i oprogramowanie musi być logiczne w tym sensie, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie były przestrzegane pewne reguły w trakcie tworzenia oprogramowania czy też projektowania komputera. Jednak te mózgi logiczne tych wielu osób, które złożyły się na oprogramowanie i na komputer, one były aktywne w trakcie tworzenia tego systemu. I ta logiczność ich mózgów została zamrożona, jeżeli tak można powiedzieć, w tym sprzęcie i w tym oprogramowaniu. Są takie nieliczne sytuacje, kiedy na przykład dysponując umiejętnością programowania i mając problem przystosowania oprogramowania konkretnie do moich indywidualnych potrzeb, sam jako programista modyfikuję nieco oprogramowanie. I wtedy jak gdyby staję się nauczycielem w stosunku do tego systemu alogicznego. Po prostu rozwiązuję jeden konkretny problem, nie muszę już do niego wracać. Ja został rozwiązany, oprogramowanie zmodyfikowane, jest ono do naszej dyspozycji. Czym się zajmuje mózg logiczny? Mózg logiczny zajmuje się udzielaniem bieżąco odpowiedzi tylko na jedną kwestię. Czy to, co widzimy, czy to, co robimy, ma sens, czy nie ma sensu? I oczywiście tutaj to określenie ma sens lub nie ma sensu może mieć różną zupełnie postać. To mogą być różne kryteria, które stanowią o tym, czy to, co robimy, ma sens, czy nie ma sensu, w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Jakie są inne cechy mózgu logicznego? Mózg logiczny realizuje procesy myślowe. Jest odpowiedzialny za to wszystko, co wiemy, co potrafimy zrobić, to jak rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Mózg alogiczny nie zajmuje się w ogóle myśleniem. Jego zadaniem jest wyłącznie regenerowanie pewnych nabytych wcześniej rutyn czy sposobów postępowania. Mózg logiczny operuje na wiedzy. Tymczasem mózg alogiczny co najwyżej stosuje bardzo proste reguły, które zresztą były weryfikowane poprzez mózg logiczny w trakcie nabywania konkretnych umiejętności. Możemy więc powiedzieć, że mózg logiczny, ten mistrz, jest przede wszystkim odpowiedzialny za nabywanie umiejętności. Natomiast
samorealizowanie, wykorzystanie tych umiejętności, ich zastosowanie jest wyłączną domeną mózgu alogicznego. On wyłącznie zajmuje się aplikacją, wykorzystaniem tych wcześniej nabytych umiejętności. Mózg logiczny nieustannie opracowuje i modyfikuje, mówimy, modele rzeczywistości. Nasze działanie, jeżeli ono ma być skuteczne względem dynamicznie zmieniającego się środowiska, to nasze postępowanie musi być pewną sekwencją oddziaływań sterujących, które muszą wystąpić w określonym momencie. Dlaczego? Dlatego, że istnieje przymus czasorzeczywistowy. Na czym polega przymus czasorzeczywistowy? No on polega na tym, że muszę podjąć decyzję, żeby rozwiązać jakąś sytuację nieoczekiwaną. I nie mogę się spóźnić z tą decyzją. To trudno może sobie wyobrazić, ale proszę sobie tutaj pomyśleć o pilocie, który podchodzi, wykonuje manewr podejścia do lądowania. Ziemia jest coraz bliżej, odległość się coraz bardziej zmniejsza i nie mogę tego momentu prawidłowej decyzji odłożyć na później. Ja muszę teraz, zaraz odpowiednio zareagować. Oczywiście, jeżeli to jest pewna rutyna, pewne rutynowe podejście do lądowania w normalnych warunkach pogodowych, przy pełnej sprawności sprzętu, nie ma żadnego problemu. Korzystam z nabytych umiejętności. Na czym polega istota tych nabytych umiejętności? Chodzi o to, że jeżeli mam skutecznie reagować na zmiany w otoczeniu, to muszę dysponować adekwatnym modelem tej rzeczywistości. Tylko wtedy mogę działać na zasadzie proakcji. I może być dla Państwa tutaj zaskoczeniem, że większość naszego działania polega na sterowaniu, nie w oparciu o to, co w tej chwili się dzieje w naszym otoczeniu, tylko w oparciu o model rzeczywistości. Ten model oczywiście cały czas musi być doskonalony. Musi być poszerzany zakres jego stosowalności. Ale jeżeli mam reagować z zerowym opóźnieniem czasowym, to znaczy reagować bez opóźnienia w stosunku do zmian otoczenia, możliwe jest to wyłącznie na zasadzie proakcji. Ja wiem, jak się będzie zmieniało środowisko i z góry od razu mogę zdecydować, co powinienem zrobić. Czyli tym elementem efektywnej interakcji z otoczeniem jest proakcja. Ona jest możliwa wyłącznie wtedy, jeżeli dysponujemy modelem rzeczywistości. Właśnie mózg logiczny zajmuje się opracowaniem, pozyskiwaniem modeli rzeczywistości, które są pewną reprezentacją tej rzeczywistości. I możemy w związku z tym mówić o tej rzeczywistości, powiedzmy czasorzeczywistowej, to znaczy tu, teraz, zaraz, i tej rzeczywistości, która jest jedynie pewną mentalną reprezentacją tych warunków środowiskowych, w których muszę oddziaływać z otoczeniem. Ta mentalna reprezentacja jest czymś na podobieństwo takiej reprezentacji czy przestrzeni wirtualnej. Tam czas w ogóle się nie liczy. Takim dobrym przykładem, który pozwoli zrozumieć różnicę między tą rolą czy zadaniem, jakie pełni mózg logiczny i mózg logiczny, szczególnie w odniesieniu do tej czasorzeczywistości, jest następująca sytuacja. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na ćwiczeniach, mamy zestawić jakieś doświadczenie. Nie przeczytaliśmy przedtem, co konkretnie trzeba zrobić, mamy dosyć mętne wyobrażenie, co to ma być, wpadamy, jest ograniczony czas na wykonanie, na zestawienie ćwiczenia, ba, trzeba jeszcze
zinterpretować, to znaczy zarejestrować wyniki czy wskazania poszczególnych przyrządów, czas ucieka, a nam to jeszcze w ogóle nie działa. W związku z tym w tym czasie musimy intensywnie angażować mózg logiczny do zrozumienia, dlaczego to nie działa i co musimy zrobić. Musimy podjąć jakiś cały łańcuch decyzji, żeby tą sytuację rozwiązać. W pewnym momencie podchodzi kolega, który już kiedyś takie ćwiczenie wykonywał i mówi: koledzy, to nie tak. To trzeba włączyć szeregowo, a ten przyrząd musi być włączony równolegle w obu. I nagle wszystko ożywa, można zarejestrować wyniki. Czyli to był ten czasorzeczywistowy udział mózgu logicznego w rozwiązywaniu tej sytuacji. Teraz wracam do domu, siedzę w autobusie i zaczynam przypominać sobie, czy zastanawiać się właściwie, dlaczego to nie działało. Co zrobił kolega, że nagle zaczęło to działać? Na czym to polegało? Proszę zobaczyć. Staram się rozwiązać ten problem jedynie w tej retrospekcji. To znaczy, nie mam już możliwości pozyskiwania nowej informacji dla rozwiązania problemu. Muszę bazować na tym, co już wiem. I to jest właśnie ten podstawowy tryb mózgu logicznego. On zajmuje się przetwarzaniem informacji offline, nie w czasie rzeczywistym. Mózg logiczny jest stworzony dla działania nie czasu rzeczywistego. Natomiast dla tego oddziaływania, efektywnego oddziaływania z otoczeniem, mamy do dyspozycji mózg alogiczny, który jest gotów błyskawicznie uruchamiać określone procedury, wcześniej wyuczone, zweryfikowane na etapie uczenia, nabywania tych umiejętności przez mózg logiczny. Kolejnym tutaj elementem jest możliwość prowadzenia symulacji przyszłych zachowań. Mózg alogiczny działa jedynie w interakcji z otoczeniem tu i teraz. Nie może niczego symulować, co dotyczyć ma przyszłych warunków. Mózg logiczny zajmuje się planowaniem i retrospekcją w oderwaniu od osi czasu. Tymczasem niewolnik reaguje na bodźce z otoczenia w czasie rzeczywistym. Mózg logiczny tworzy wzorce zachowań w odpowiedzi na nowe sytuacje. Z pewnością tej właściwości nie posiada mózg alogiczny. Nie może niczego prototypować. On jedynie może odtwarzać już nabyte wzorce zachowań. Z tego dotychczasowego omówienia wynika jasno, że mózg logiczny ma nieprawdopodobne możliwości w stosunku do mózgu alogicznego. I mówi się, że mózg logiczny ma unlimited capability, but restricted capacity, bardzo silnie ograniczone możliwości działania w sensie w czasie rzeczywistym. Mózg logiczny może wyłącznie realizować tylko jedno zadanie w danej chwili. Nie ma możliwości równoczesnej realizacji czy monitorowania, weryfikacji logicznej wielu różnych aspektów rzeczywistości w tym samym czasie, w taki sposób, jak rozumiemy to w tradycyjnych, powiedzmy, modelach psychologii. Na czym te różnice polegają, będę za chwileczkę mówił. Tymczasem mózg alogiczny nie ma w ogóle problemów z tym. Może realizować cały szereg, 6, 8, nawet do 11 zadań, równolegle, bez ograniczeń. Co wiąże się z tym, że mózg logiczny ma bardzo ograniczone pasmo przetwarzania informacji, tego logicznego weryfikowania informacji. Tymczasem mózg alogiczny, będąc automatem, przetwarza strumień danych na poziomie megabita na sekundę. Czyli zupełnie nieporównywalne z tym, że jest całkowicie pozbawiony kreatywności. Natomiast to, że mózg logiczny
jest tak silnie powiązany z procesami uwagi, a istotą procesu uwagi jest selektywność, czyli możliwość wyodrębnienia do tej logicznej oceny tylko jednego aspektu rzeczywistości powoduje, że te dwa mózgi, one nie są względem siebie konkurencyjne, tylko są fantastycznie komplementarne. Przyroda tak to wszystko zorganizowała, że dla czasu rzeczywistego mamy niezwykle sprawny system mózgu alogicznego, natomiast do planowania, przystosowania się, prototypowania naszych zachowań mamy możliwość logicznego myślenia, które jest bardzo ściśle powiązane ze świadomą uwagą. No, nasze doświadczenie mówi nam, że pobieramy informacje z otoczenia w sposób ciągły. My widzimy cały czas, co się dzieje. Tymczasem postrzeganie wzrokowe zachodzi w kolejnych dyskretnych aktach, gdy wzrok spoczywa na danej lokalizacji. Przez 200-250 milisekund natychmiast potem przenosi się na nową lokalizację. Czyli postrzeganie wzrokowe zachodzi w sposób dyskretny i właściwie polega na fotografowaniu 4, maksymalnie 5 razy na sekundę różnych wycinkowych fragmentów pola widzenia. A ośrodkowy układ nerwowy z tych dyskretnych fragmentów rekonstruuje całość czy ciągłość przestrzenno-czasową. Istnieje takie klasyczne doświadczenie, które, czy efekt koktajl-Paty, może tylko krótko powiem, że polega on w dużym uproszczeniu na tym, że możemy, uczestnicząc w jednej rozmowie, czy śledząc jedną rozmowę, nagle usłyszeć własne imię, które ktoś zupełnie inny przy zupełnie innej okazji wypowiedział. Przypadkowo zwracamy głowę w tą stronę, przekierowujemy naszą uwagę, przypuszczając, że chodzi o nas. To znaczy, równolegle zarejestrowaliśmy dwa pobudzenia. Musimy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, co robi mózg logiczny, który weryfikuje logicznie, który kieruje procesami świadomej uwagi, oprócz niego działa cały czas mózg alogiczny, którego zadaniem jest monitorowanie rzeczywistości na tej zasadzie, że jeżeli pojawi się coś, jakaś zmiana w otoczeniu, która ma istotne znaczenie, to my przerywamy na krótko ten proces naszego logicznego monitorowania jednego procesu i przełączamy go na ten proces drugi. Na tej samej zasadzie, jeżeli usłyszymy B czy M, wiemy, co się dzieje w otoczeniu. Prawdopodobnie pojawiło się któryś z tych zwierząt, które wydaje te charakterystyczne dźwięki. W grach zespołowych podobnie. Analizowanie sygnału mowy, a właściwie dźwięku, jest traktowane jako dźwięk z otoczenia. Daj, podaj, strzelaj. To są wszystko dźwięki, które akurat przez przypadek są dźwiękami czy sygnałami mowy. Bodajże najlepszą ilustracją tych zasad gospodarowania zasobami świadomej uwagi jest sytuacja, z jaką mamy do czynienia w restauracji, w której obsługuje tylko jeden kelner na sali. I zbliża się pora lunchu, kolejno zaczynają do restauracji napływać goście. Mózg logiczny ma nieprawdopodobną właściwość bardzo szybkiej oceny dynamiki procesu i dostosowania do tej właśnie dynamiki częstotliwości próbkowania, czyli przełączania
tych zasobów świadomej uwagi na pomiar, na monitorowanie danego procesu. No wyobraźmy sobie, że przychodzi dwóch biznesmenów, którzy gwałtownie dyskutują, siadają, nie patrzą w kartę, tylko nerwowo rozglądają się za kelnerem. Kelner wie, natychmiast musi podejść i ich obsłużyć. Widocznie się spieszą. Przed wyjściem do restauracji stoi młoda para, która czyta całe menu, potem wchodzi do restauracji, siada przy stoliku, patrzy sobie w oczy i właśnie wygląda tak, że oni przyszli tutaj, no nie wiadomo po co, może tylko, żeby posiedzieć. Wtedy kelner wie, że tych może obsłużyć w dalszej kolejności. Czyli poszczególnym gościom, czyli tym zadaniom, przyporządkowuje właściwe szczeliny czasowe dla pomiaru, dla próbkowania, dla obsługi, dla interakcji z tymi poszczególnymi aspektami rzeczywistości. Często się zdarza tak, że sytuacja spowoduje, że muszę przerwać to, co robiłem i muszę zająć się natychmiast rzeczywistością. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dziecko przy stole coś rozlało, teraz to coś wylewa się na czyjeś spodnie osoby dorosłej, tak gwałtownie wstaje od stołu, żeby uniknąć oblania i ściąga obrus. Wszystko jest potłuczone. No to przecież w tej sytuacji kelner nie może kontynuować przyjmowania zamówienia od przypadkowego klienta, tylko musi natychmiast przerwać i zająć się tą sytuacją awaryjną. I to jest ten sposób reagowania czy przydzielania uwagi na zasadzie, mówimy, przerwania niemaskowalnego. To znaczy ja wykonuję określoną czynność, muszę ją natychmiast przerwać. Nic nie może mnie od tego powstrzymać.